Siemanko, wszystkim, witam Was moi drodzy serdecznie z tej strony Juken, a dzisiejszy odcinek z dedykowany jest wszystkim, zaczynającym swoją przygodę w Eurotraku, którzy pytali gdzieś tam w komentarzach, jak kupić swoją pierwszą ciężarówkę jaka ciężarówka jest najlepsza na początek. No i wszystko co związane właściwie z zakupem swojej pierwszej wymarzonej ciężarówki. Także zapraszam Cię, drogi widzu, do oglądania. Już wszystko Ci. Spieszę wytłumaczyć i zaczynając właśnie od tematu zakupu pierwszej ciężarówki, musimy o tym powiedzieć na samym początku, bo warto o tym powiedzieć. To jest moim zdaniem podstawa. Nie będę o tym zbyt długo tłumaczył, bo możesz, drogi widzu, śledzić wszystkie moje odcinki, które są na kanale odnośnie rozwijania firmy, też coś tam o ciężarówkach pokazuję. Tu skupimy się tylko i wyłącznie na zakupie ciężarówki, ale ta informacja jest dość istotna. Jeśli masz level niższy niż na przykład 10, to szczerze nie polecałbym ci kupować dla siebie ciężarówki. Powodów jest kilka, o których właśnie ci zaraz powiem. Dla jasności, ja swoją pierwszą ciężarówkę na tym koncie, które stworzyłem do levelowania, do tego, żeby pokazywać wam wyniki, jak leveluję i jak stosuję to wszystko, o czym mówię w poradnikach, kupiłem na levelu 15. I teraz pytanie, dlaczego nie, nie warto, moim zdaniem. Kupować ciężarówki, jeśli masz level niższy niż dziesiąty na przykład. A sprawa jest bardzo prosta, bo kiedy jednak zaczynasz, to mm, nieważne, czy umiesz jeździć, czy masz prawo jazdy w świecie realnym, to w EuroTraku musisz wyczuć mechanikę gry. Musisz wyczuć ciężarówki, musisz wyczuć ten ruch drogowy, który też czasem potrafi płatać pigle. I ja raczej polecałbym Ci robić w tym celu, żeby się nauczyć wyczuć, żeby robić szybkie zlecenia. Co to oznacza? Oznacza to, że nie musisz kupować na początku ciężarówki. Jeździsz ciężarówką, którą daje ci pracodawca. Dostajesz za to oczywiście troszkę mniejsze pieniądze niż jeździłbyś własną ciężarówką, ale ma to swoje na początek zalety, bo już pomijając to, że za paliwo i za przejazdy autostradowe płaci pracodawca, tego aż tak nie liczę, bo to są jakieś grosze. Wiadomo, grosz do grosza i się uzbiera. Bo patrząc na to, żebyś miał czy miała płacić cztery tysiące za paliwo, to jednak coś do tego konta dochodzi na początku, te cztery tysiące mają znaczenie, natomiast już tak się nie rozdrabniam, bardziej mi chodzi tutaj o to, że jeśli zdarzyć się jakiś niefart na drodze w postaci no, małego kuku, no to wtedy za naprawę ciężarówki płaci pracodawca, a nie ty. I to jest właśnie główny argument na początku. Mówię ci o tym, drogi widzu, dlatego, że te naprawy mm, ciężarówki swojej własnej potrafią kosztować sporo. I od wersji 1.4.9 Eurotracka po update, moim zdaniem dobrze, że to wprowadzili, jakby absolutnie się z tym zgadzam, jest coś takiego, że oprócz tych uszkodzeń, które widzisz, yy, że tam na czerwono ci się świeci, ile masz procent uszkodzenia ciężarówki, że ta ciężarówka, jak masz większe uszkodzenie, zaczyna ci gasnąć masz jeszcze drugi rodzaj uszkodzeń. Uszkodzenia trwałe. I jeśli one już tak zaczynają 10% przekraczać, to zaczyna też być upierdliwe. Tam pal licho, żeby wyświetlać się komunikat, odwiedź serwis, bo akurat ten komunikat nie ma nic do rzeczy. Bardziej mi chodzi o to, że ta ciężarówka coraz częściej zaczyna ci gasnąć. To też warto o tym powiedzieć. Im masz większe uszkodzenia w ogóle ciężarówki, w procencie, tym ona częściej ci gaśnie. Możesz ją jeździć, natomiast jest to w pewnym momencie już powyżej 50%. Dość uciążliwe i może ci zgasnąć w takim momencie no niezbyt komfortowym, które może spowodować jeszcze większe kuku. Ale plusem na pewno robienia tych szybkich zleceń, jak widzisz, masz tutaj różne ciężarówki, one się będą wyświetlały, więc plusem tego na pewno będzie to, że ty, drogi widzu, będziesz mógł sobie po prostu pojeździć czy Toskanią, czy Mercedesem, czy Manem i wyczuć, która z tych ciężarówek ci najbardziej odpowiada. No to po części wiąże się z dalszą częścią tego odcinka jaka ciężarówka jest najlepsza na początek i jednak no trudno jeździć ciężarówką której ty nie czujesz tak do tego oczywiście za chwilkę przejdziemy bo to jest kolejne pytanie natomiast e, jeszcze dokończając tą myśl jeździsz różnymi ciężarówkami które możesz wyczuć tu ci dam też takiego protipa że kiedy bierzesz te zlecenie to widzisz tutaj te ciężarówki ale zobacz możesz najechać sobie myszką na miniaturkę tej ciężarówki i się okazuje że Pokazuje ci, że ta skania ma na przykład 560 koni, czyli wiesz, że to nie będzie taka super słaba skania. Widzisz, że ten Mercedes ma 510, no tak w miarę spoko, nie? Ale tu już widzisz, że manik ma 330 koni. Chociaż szczerze, na pierwsze dwa, trzy kursy na rozpoznanie, ja bym ci mimo wszystko polecił jechać taką słabą ciężarówką, żeby chociażby wczuć się, tak? To też chodzi o jazdę w zakręty. To jest dużo z rzeczy, które na to się składają. Po prostu musisz wyczuć, wyczuć czytanie GPS-a, wczuć się w grę. Dlatego polecałbym ci zacząć pierwsze, dwa, trzy kursy zrobić naprawdę słabą ciężarówką, takim manik 300 koni, chyba najsłabszy będzie spoko, a później siadać za kółko tych mocniejszych, bo tu jak widzisz, masz w skanie 650 koni, to już jest jedna z mocniejszych. No, mogłoby być różnie. Ja bym to raczej tak wiesz, na twoim miejscu dozował, żebyś się wczuł, nauczył i na początku to idzie bardzo szybko, bo tak naprawdę, jeśli nie będziesz robić jakichś wielkich uszkodzeń, to zrobisz jeden kurs i tak naprawdę masz level wyżej. Więc bicie tego dziesiątego levelu na początku, jeśli ty nie będziesz jakiejś szaleńczej jazdy robić, jest tak zwanym pikusiem i nim się obejrzysz, masz ten dziesiąty level i możesz myśleć o zakupie ciężarówki. Natomiast wcześniej, ja bym ci raczej polecał, jeśli byś miał kasę, oczywiście zrobić taki patent, że kupić ciężarówkę dla pracownika. Jak najbardziej tak, żeby już pracownik jeździł, żeby zarabiał. Natomiast tu mówię, nie będę się więcej jakby rozwodził w tym temacie, bo to wszystko macie w poradnikach na moim kanale i tu, tu jakby skupimy się tylko na zakupie Twojej pierwszej ciężarówki. Więc ja bym Ci szczerze polecał tak od 10 levelu wzwyż kupić swoją pierwszą ciężarówkę. Ja mówię, kupiłem chyba na 15 levelu, z tym, że jak już kupiłem te Volvo swoje pierwsze, to już je tak sobie wypieściłem jak mogłem na tym levelu. Oczywiście później ze wzrostem levelów na tym koncie. Zresztą macie to w odcinkach. Te Volvo bardziej dopieszczałem i urozmaicałem. To jak widzicie, mam teraz taką bardzo fajną scanie. No to jest taka moja, można powiedzieć, perełka. Będą z niej, z jej udziałem również teraz odcinki, także będziecie mogli zobaczyć. Ale to będą odcinki z gameplayu. Dobra, więc przechodzimy do pytania, jak kupić swoją pierwszą ciężarówkę. Masz od tego, drogi widzu, coś takiego jak dealerzy ciężarówek. Prawda? I kiedy na to klikniesz, to nie, po, nie, po, nie będziesz mógł kupić online. Będziesz musiał, ym, znaczy, klikniesz na mapie. Zaraz ci to wytłumaczę, bo to też jest ważne. Będziesz mógł tylko na samym początku odwiedzić wybranego dealera. To generalnie jest prawie opcja ta sama, co kupić online, tylko tak, jakby przenosisz się do dealera. Natomiast, żebyś mógł kupować online, musisz kupić pięć ciężarówek yy, normalnie, aby aby ta opcja online się odblokowała. No oczywiście możesz też, będąc w danym mieście, widząc dealera ciężarówek, podjechać do niego osobiście, wjechać w ten zielony znaczek i kupić. Tylko pamiętaj, że godziny otwarcia dealera, to jest taki, taki ważny tip i to musisz mieć na uwadze, godziny otwarcia dealera, no nie wiem, jak tu sobie klikniesz, o proszę bardzo, niech będzie man, y, piątek, sobota od 8 do... 18. Także, żebyś mógł kupić taką ciężarówkę lub mogła, jeśli jesteś kobietą, to y, musisz patrzeć na czas, jaki, jest, jaki masz w grze. Jeśli u ciebie jest niedziela, nie kupisz. Online, jak już online jak najbardziej zadziała. Natomiast kupienie takie przez odwiedź wybranego dealera, czy podjechanie do niego osobiście na mapie, nie zapewni ci y, tego zakupu, jeśli ta godzina jest inna, no, jeśli jest to środek nocy, również nie kupisz. Także tu musisz ten czas jakby czas gry dostosować do czasu otwarcia dealera, żeby w ogóle kupić. Oczywiście nie sugeruj się, drogi widzu, u mnie na przykład tutaj mapą Polski, bo od razu Ci mówię, że mam Promocja, mam Bydgoszcz, mam miasta, których Ty możesz nie mieć, jeśli nie masz Promocja, szczególnie na początku. Więc skupimy się na miastach, które ja bym Ci polecił odkryć, czyli albo Szczecin, Poznań też tutaj mm, możesz odkryć, aczkolwiek w Poznaniu dealera fajnego nie ma. Raczej bym ci polecał właśnie Wrocław. Wrocław i Szczecin. Już nie mogę dać Protipa, jeszcze tu Szczecina nie odkryłem na tej nowej mapie. Na poprzedniej miałem odkryte, natomiast w Szczecinie jest Mercedes, jeśli dobrze pamiętam. Czyli jeżeli wjeżdżasz do danego miasta, tak, to będziesz widzieć właśnie takie znaki zapytania. Więc robiąc te szybkie zlecenia, ja bym ci poleciał, polecił troszkę sobie tam sprawdzić na mapie, jak wjeżdżasz do danego miasta. Jak widzisz znak zapytania, jedź żeby przejechać koło tego znaku zapytania, tą drogą przy znaku zapytania. I masz dwie opcje. Pod znakiem zapytania może kryć się agencja pracy, to też Ci się przydawi, to nie jest strata. A pod drugim znakiem zapytania wtedy będzie się krył dealer ciężarówek. Ci dealerzy ciężarówek dość często, ale nie zawsze, podkreślam, nie zawsze, dość często są również tam, gdzie jest taki klucz, że jest mechanik. Więc jeśli widzisz znak zapytania przy tym kluczu mechanika, to wręcz pewne że obok jest właśnie dealer jakiejś ciężarówki. I wtedy odkrywasz. I masz wtedy na mapie, bo jeżeli na początku zaczynasz, to tu będziesz mieć wszystko na szaro. U mnie widzisz takie punkciki, prawda? To znaczy, że ja tych dealerów ciężarówek w danych miastach odkryłem. No, i jeżeli chcesz kupić jakieś auto danej marki, no to musisz mieć tego dealera odkrytego. To jest nieważne w jakim kraju, bo widzisz, możesz mieć w Niemczech, na przykład odkryte Volvo, i możesz kupić w Niemczech. Te ceny będą zawsze takie same. To nieważne w jakim państwie, w jakim mieście masz odkrytego dealera, ważne, żebyś go po prostu miał odkrytego. Tak? Więc to jest podstawa. No i mówiłem przy szybkich zleceniach, żebyś jeździł lub jeździła sobie samochodami różnymi, po to, aby zobaczyć, w jakim aucie ty się najlepiej czujesz. Jeżeli jeździć w środku czy na zewnątrz. No bo wiesz, jeżeli to ma być już twoja ciężarówka, ty musisz, ona musi Cię podobać. No to chyba. Jest bezdyskusyjne, tak? Ja Ci mogę podać propozycję i zaraz to zrobię. Najlepszego auta na początek, tak? Na początek. Tylko, no właśnie, i to zrobimy. Tylko, moi drodzy, właśnie mm, bardzo ważna rzecz. Nagrywam to, słuchajcie, 11 stycznia 2024 roku. I żeby nie było, że wy za pół roku będziecie oglądali i powiecie, no, że gadam głupoty, więc od razu Cię uczulę, drogi widzu. Te, ta sytuacja z ciężarówkami. Zmienia się po każdym update, cie. więc jeśli od tego dnia, którym to nagrywam wejdzie update, to ja Cię tylko poproszę, żebyś zobaczył, zweryfikował lub zweryfikowała, czy to co mówię u Ciebie nadal jest w tej samej konfiguracji. Tak? Bo ja Ci dam pewne polecenie ciężarówki, moim zdaniem idealnej na początek, a przez idealną ciężarówkę rozumiem, która no, nie ma najsłabszego silnika, ma w miarę spory bak paliwa, bo to jest według mnie istotne. Ale jednocześnie jest tania lub najtańsza. Czyli to jest moje kryterium. I yy, kiedybym nagrywał ten odcinek rok temu, poleciłbym Ci Mercedesa, później była kwestia z manem. W tej chwili, najlepszą ciężarówką, i tu przechodzimy do drugiego pytania, uwaga, jak myślicie, co to będzie za ciężarówka, jaką najlepszą Wam polecę? Według mnie będzie to Volvo. Na dzień dzisiejszy, kiedy to nagrywam, i ja Ci zaraz to, drogi widzę, oczywiście pokażę, dlaczego tak uważam. Mówimy o tym Volvo, które kosztuje. 534 tysiące. I mówimy oczywiście, widzowie, o nowych ciężarówkach. Nie mówimy o używanych. Odcinek na temat używanych ciężarówek jest na kanale. Także tu nie ruszamy w ogóle tematu ciężarówek używanych. I pominę, już słuchajcie, że to Volvo, no, nie wygląda, bo ten kolor ma kompletnie badziewny. To sobie później możecie przemalować. Chodzi o to, że ta ciężarówka ma ci służyć, tak, drogi widzu? A więc Volvo FH, no jeżeli masz tego moda ściągniętego ze Steam'a. Na Volvo FH 2020 to ono będzie jeszcze ładniejsze, też polecam, nie ma problemu. Natomiast mój argument, dlaczego to Volvo jest najlepsze na początek. Cena w porównaniu z innymi jest praktycznie najtańsza, ale zwróć uwagę, widzu, moc silnika 420 koni, czyli jak na taką początkową ciężarówkę w miarę ok, nie jest to dużo, ale to nie jest najmniej, bo potrafią niektóre ciężarówki za tą cenę mieć te 300 koni. Co już jest według mnie za mało. Tutaj jest chociaż 420 koni i da się tym jeździć na początku. Wiadomo, że z czasem tą ciężarówkę będziesz sobie rozbudowywać i będzie ona miała i większy silnik, więc to nie jest najmniejszy problem, ale bardzo ważna rzecz, jak widzisz, zbiornik paliwa 1400 litrów. Dla mnie jest to bardzo istotne, bo jakbym miał co chwilę, wiecie, wjeżdżać na stację i co chwilę tankować albo szukać tej stacji, no byłoby to dość uciążliwe. Ale pokażę Ci na przykładzie na przykład Mercedesa. Jak widzisz, Mercedes już jest droższy. Droższy, zbiornik paliwa powiedzmy OK, liczba koni OK. Czyli to jest porównywalne. Jeśli chodzi o, bo tam wiecie, no tam było 1400, to jest 1100, no powyżej 1000. Bo wiecie, jakby co do, ja nie będę tutaj porównywał co do, co do litra zbiornika paliwa, czy do jednego konia mechanicznego. Powiedzmy, że przedział jest ten sam, tak? 420, 420, 1100, tam powyżej 1000. Ale tutaj, jak widzisz, drogi widzu, już płacisz więcej za to, tego Mercedesa. Więc dla Ciebie idealny może być Mercedes, bo Ci się on podoba, bo na przykład jesteś jego fanem i jesteś tak ogromnym fanem Mercedesa, że jesteś w stanie zapłacić te 20 tysięcy więcej za tego Mercedesa i wtedy to będzie najlepsza dla Ciebie ciężarówka. I to jest właśnie odpowiedź z najlepszą ciężarówką. Ja Ci tylko mogę propozycję pokazać, tylko bierz proszę jeszcze raz pod uwagę, że możesz ten odcinek oglądać za pół roku i te ceny będą inne, więc proszę porównaj sobie ceny za pół roku, jeśli będziesz to oglądać, jakie u Ciebie te ceny. Znaczy, może być za miesiąc nawet, tak? Wejdzie update i te ceny się zmienią, więc proszę mieć na uwadze, że ja Ci tylko porównuję stosunek cen na tym poziomie, które mi się wyświetlają w złotówkach, podkreślam nie w euro, w stosunku do mocy silnika i do zbiornika paliwa. Jeśli pod moją hierarchię byś mnie pytał o zdanie, ja bym na pierwszym miejscu stawił Volvo, na drugim Mercedesa ze względu, że jest droższy. Bo jeżeli mówimy tutaj najlepszy, pod kątem najtańszy, czy przy wszystkich opcjach, to bym zdecydowanie zdecydował się na Volvo. Pokażę Ci skanie teraz. Skania również jest droższa, prawda? No może ciutkę tańsza od Mercedesa, ale zdecydowanie droższa od Volvo. No i. Silnik ma zdecydowanie słabszy. No bo już ma poniżej 400 koni. To już jest według mnie bardzo duża różnica. Czyli jest to na ogrok, czyli nie dość, że jest droższa skania, to ma o wiele słabszy silnik. No, zbiornik paliwa, no okej. Okay. Spoko. Natomiast sam to już jest kwestia też widzisz gustu. I teraz znowu byłoby pytanie, może jesteś fanem skani? Jesteś gotów zapłacić te 20 tysięcy więcej? Bo 20 tysięcy to nie jest jakiś majątek. W twoim przypadku to może być jeden kurs, drogi widzu. Więc jeśli jesteś maniakiem fani, Mania, maniakiem skani, przepraszam. Pani tak. Fanem, fanem skani, chciałem powiedzieć. Maniakiem Fani. Jeżeli jesteś. Zaraz się zabotam w tym, co mówię, dobra. Słuchajcie, jeżeli jesteś tutaj fanem skani, no to jesteś w stanie jeździć tym silnikiem 370 koni, nie zrobić to różnicy, bo po prostu uwielbiasz skanie. Ja tylko przekładam to wszystko zawsze na cenę, nie? No wiadomo, i oczywiście nie polecam ci kupować droższych. O, są też maniacy. Jeśli chodzi o Renault, ja jestem totalnie mi się to auto nie podoba. Ktoś mi tam rzucił wyzwanie, żebym zrobił kurs renówką, i zrobię, dobra, zrobię. Dla widza, ale to będzie challenge, bo ja strasznie nie lubię renówki. Ona mi się nie podoba. Tylko tak jak widzicie, widzowie, my nie dyskutujemy tu o gustach, bo każdy z nas ma inne gusta, dlatego ja tworząc ten poradnik, staram się dopasować do tego, czego ty oczekujesz. Nie to, co mi się podoba bo może być tak, że podoba Ci się znów ta Renówka, no ona silnik ma no znowu porównywalny do Skani, czyli znowu ta dolna półka, ale ma bak paliwa 1000 litrów spoko, ale znów jest, też jest droższa 20 tysięcy. Więc jak widzisz, na tej podstawie, że nie wymyślam, jeszcze mamy chyba tu gdzieś Iweko, powinno być i DAF nam został, zobaczcie, Iweko to w ogóle nie macie co kupować. Nawet jakbyście i tutaj, akurat w tym przypadku, drodzy widzowie, zobaczcie silnik, 310 koni, najgorszy z najgorszych silników, ale te auto kosztuje już nie 20 tysięcy więcej, a z 200 tysięcy więcej. Więc tu akurat, drogi widzu, jeżeli jesteś mega fanem Iveco, to ci powiem, nie kupuj go. Na pewno nie na początku. Na pewno nie na dziesiątym levelu, no bo to się nie opłaca. No ludzie, kochani, no 700 tysięcy za pierwsze auto. Także tutaj jest jedyny wyjątek, może z Iveco. Wam po... tylko mówię, bierzcie pod uwagę, że ceny mogą się zmienić. I został nam prawdopodobnie DAF. Tutaj swoją drogą, jak sobie klikniesz, bo jak tak masz klikać po mapie, to, to ten, jak sobie klikniesz, to ci wybierze konkretne. Tak, bo wszystkie. Aha, jeszcze mana jeszcze nie sprawdzaliśmy widzowie. Jeszcze mana nie sprawdzaliśmy. No jeśli chodzi o DAF-a, cena jest w miarę ok. Słabo wygląda, jeśli chodzi o silnik. I zbiornik paliwa też na nie korzyść. Ale może jesteś właśnie fanem DAFA, no to w tej cenie kupisz DAFA. Ja raczej bym DAFA nie kupił jako na pierwsze auto ze względu właśnie chociażby na mały zbiornik paliwa, na słaby silnik. Bo szczerze mówiąc, dla mnie to robi różnicę, czy ja kupię Volvo, które ma 420 koni, 360, no to jest bardzo duża różnica. To jest 60 koni różnicy już tam palicho ten zbiornik paliwa, nie? No, cena powiedzmy podobna, no bo wiecie, ja już tutaj też o 5000 nie chcę, nie chce się, wiecie, jakby tutaj targować, tak staram się. No i zobaczcie, fajnie wychodzi man, jeśli chodzi o cenę, bo on wychodzi najkorzystniej i to też jest to wynik tego update'u, bo był moment, w którym tylko i wyłącznie Volvo wychodziło najtaniej, a jeszcze wcześniej wychodził man, później wychodził Mercedes, później Volvo, a teraz znowu man. Więc man jest najtańszym autem. Więc jeśli miałbym odpowiedzieć na pytanie jakie najtańsze auto nowe możesz kupić. Tak to będzie to MAN TGX. Za niecałe 500 tysięcy czyli 20 tysięcy taniej kupisz od Volvo. I najtańsze na dzień dzisiejszy na 11 stycznia i to mamy sprawdzone. Jest to, chyba nie ma wątpliwości bo pokazywałem wam wszystkie. Ale zawsze kupuj najtańsze na początek. Nie, nie patrz na te większe, mocniejsze, to sobie możesz przerobić. Z czasem możesz to auto rozbudować i ono będzie tak samo. Jeżeli kupisz mana najsłabszego, z czasem możesz zrobić z niego takiego najdroższego. Tylko oczywiście musisz levelować, wiadomo. Natomiast zobacz: 330 koni. No, tak jak zbiornik paliwa spoko, ale te 330 koni, nie wiem, drogi widzu, czy. Jeżeli mam być szczery, tak, man jest najtańszym autem. Więc jeśli zadasz mi pytanie, jakie najtańsze auto możesz kupić nowe, to będzie to man. Ale czy będzie to najlepsze auto, powiedzmy w stosunku do ceny? Moim zdaniem nie, bo ja już bym wolał dopłacić te 20 tysięcy i mieć silnik 420 koni, a nie 330. No bo wiecie. To taka drezyna się trochę zrobi, te 330 koni. No wiecie, yy, się okaże, że niektóre ładunki Wam nie będą, no, no dobra, no nie, nie 20 tysięcy, bo w sumie troszkę więcej, bo, bo, bo 534 kosztuje to Volvo. No ale jednak mamy 420 koni, czyli jakby już mówię, zostawmy ten zbiornik paliwa, bo jeżeli jest powyżej tysiąca, to jest spoko. Nie? Więc powiedzmy, że wszystkie jakoś tamte auta do zbiornika paliwa się klasyfikują, tak. Ale jeśli chodzi o konie mechaniczne, to masz tylko Mercedesa do wyboru i tylko Volvo, bo według mnie te 420 koni. No i no nie oszukujmy się, no, ma znaczenie to słuchajcie, jeszcze raz Mercedesa zerknijmy. No, tu masz 421, więc nawet tak naprawdę w Mercedesie masz o, o jednego konia mechanicznego więcej. Więc tak naprawdę, jakie jest idealne auto na początek? Na pewno to, z, z, niezależnie jaką markę wybierzesz. Poza Iveco, którego ci nie polecam, bo jak widzisz, kosztuje 700 tysięcy, niezależnie jaką markę wybierzesz, bo może jesteś fanem Mercedesa, może jesteś fanem na przykład Renault, może jesteś fanem Skani, a może Volvo. Więc idealne auto będzie takie, jaką markę sobie wybierzesz, bo po prostu ty lubisz. Natomiast będzie to na pewno to pierwsze auto najtańsze. Z każdej półki zawsze to będzie to najtańsze, bo Zobaczcie, to też są różnice cenowe. Na przykładzie chociażby tego Mercedesa. 500 tysięcy, a 900 na pierwsze auto to robi różnicę. Drogi widzu, to robi różnicę. Bo zanim ty z... 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 zaczniesz dostawać, nie wiem, 100 tysięcy za kurs, to troszkę tam musisz rozwinąć tych umiejętności. Chciałbym ci zwrócić uwagę. Ale załóżmy nawet, że już masz taki level tam, nie wiem, siódmy czy ósmy i te 100 tysięcy masz za jeden kurs. To zwróć uwagę, że będziesz musiał zrobić pięć kursów więcej, nie uszkadzając po to, żeby sobie kupić Mercedesa. I ja ci zadam takie. Oj, córka mikrofon uderzyłem, przepraszam, jak po uszach dostaliście. I teraz ja ci zadam takie pytanie. Czy ty naprawdę na samym początku potrzebujesz takiego drogiego Mercedesa za prawie milion? Bo wiesz, co, ja bym zrobił na twoim miejscu? Kupiłby zwróć uwagę, że za możesz kupić dwa. Za cenę jednego, znaczy tak plus, minus, nie? No bo wiadomo, to, to, to nie jest jakby to samo, ale chodzi mi o to, że możesz kupić dwa auta, dwa Mercedesy. Ja bym bardziej kupił dwa Volvo, czy. O, właśnie, drogi widzu, przecież w tej sytuacji ten, ten wspomniany man, który mówię, że najgorzej wypada, jeśli chodzi o silnik, ale to ma znaczenie dla ciebie, ale ty możesz kupić za tą cenę dwa many, które dasz pracownikom. Bo tutaj, jakby też rozszerzamy troszkę myśl w tym odcinku znowu. No, ja zawsze staram się, kurczę, jak najwięcej Wam powiedzieć takich informacji, które mogą Wam się przydać, ale już nie będę się rozgadywał. Tak jak mówię, macie więcej tych poradników na moim kanale, w których pokazuję, jak leveluję to całe konto, bo to konto, z którego nagrywam, jest właśnie stworzone do, do, do takiego levelowania, nie? W którym Wam to wszystko pokazuje. Także, drogi widzu, ja bym Ci polecał zrobić tak, że lepiej kupić dwa many, tak które no, nie są jakimiś autami porywającymi, ale pracownicy będą na tym jeździli. I tak naprawdę dla Twojego pracownika to nie ma znaczenia na początku. Oni mają jeździć, oni mają zarabiać. I takie najsłabszego manika Ty masz po prostu zaoszczędzić na kasie, tak? Czyli kupujesz najtańszego manika. Tylko podkreślam jeszcze raz, ja Ci to pokazuję na stan 11 stycznia 2024. Możesz to oglądać za pół roku i ta cena może tu być zupełnie inna i man może wychodzić najgorzej. Także to już nie jest zależne wtedy, drogi widzu, ode mnie, to będzie zależne od update'u. Czyli, reasumując tą całą myśl, kupujesz najlepsze auto, jakie Ci się podoba, według marki. I te 20 tysięcy różnicy w cenie, no bo zazwyczaj widzisz, to jest tak około 20 tysięcy, tak? Mówię tutaj szczególnie między Manem, Mercedesem a Volvo. Raczej biorę te trzy pod uwagę. Nie, tam Skania chyba też się kwalifikowała do tego. Więc wybierasz taką markę, jaka ciebie najbardziej kręci. I to, żeby było jasne, to nie, że ja jeździ, mówię, że kupiłem Volvo, to Volvo mnie najbardziej kręciło. Po prostu najbardziej mi się ono spodobało. Ja z tych marek, jeżeli. Jako osoba, która nie ma prawo jazdy kategorii C, czyli nie jest jakimś tam maniakiem jakiejś konkretnej ciężarówki, tak. Kupiłem sobie Volvo, bo ono mi się najbardziej spodobało, ale jakbym miał patrzeć pod kątem takich skojarzeń, to pewnie bym miał wybierać Mana. A wybrałem Volvo, bo wychodziło lepiej z silnikiem. Rozumiesz, drogi widzu, nie? Także dla siebie wybierasz ciężarówkę, która ma Ci sprawiać frajdę, która ma Ci dawać radość według marki, bo według mnie te 20 tysięcy, no nawet jak 20 tysięcy za kurs dostajesz, to myślę, że się jesteś w stanie, nie wiem czy to nazwać, przemęczyć. No chcesz, chcesz osiągnąć swój cel, kupić swoją ciężarówkę, więc... Myślę, że jesteś w stanie zrobić ten kurs więcej, jak chcesz dopłacić te 20 tysięcy, żeby nie wiem, kupić skanie czy, 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 czy Mercedesa, tak? Więc sugerujesz się raczej markom w pierwszej kolejności, ale wybierasz oczywiście tą najtańszą opcję, tak? Zawsze, w każdej marce, bo tą najtańszą opcję, będę ci to powtarzał, to jest istotne. Tą najtańszą opcję w miarę czasu możesz ulepszyć na najdroższą. Ty możesz z takiego Mercedesa praktycznie zrobić takiego. Przez te wszystkie ulepszenia, które masz w garażu. Ale to z czasem, jak będziecie chcieli, to też Wam to pokażę, jak tą ciężarówkę ulepszyć. To już jest temat, myślę, że na osobny odcinek. Więc wiecie, takie porównanie o 20 tysięcy, oczywiście, no, ktoś powie, no dobra, ale man kosztuje tam 490 parę. Mercedes 550 to już jest 50 tysięcy różnicy. Zgadza się, drogi widzu, to jest 50 tysięcy różnicy. Jeżeli tak byśmy mieli porównywać, ale również moglibyśmy porównywać Manado do Iveco, który kosztuje 700 coś. Iveco w tym, w tym całym rankingu w ogóle nie biorę pod uwagę, bo argument chyba jest do Was bardzo przekonywujący. Cena 700, tam ileś tysięcy, to 200 tysięcy drożej, to Iveco wypada z tego rankingu. Co do Reno, no to ja po prostu nie mam do tego auta sentymentu, ale liczę się, że są jacyś pani tego Renault i to jest cena bardzo zbliżona do Mercedesa. Więc absolutnie też nie będę tutaj wiecie odradzał tylko dlatego, że mi się, mi się po prostu renówka nie podoba ani w środku, ani na zewnątrz, coś tak. No nie bardziej mi się Renault to mi się bardziej Renault Clio kojarzy na tej zasadzie, nie? A nie, nie z ciężarówką, ale to mówię o swoich, to są moje przemyślenia, to nie znaczy, że ty masz się tym sugerować absolutnie, ja tylko mówię dlaczego ja nie. I mnie do renówki jest ciężko przekonać. No bo tak samo Ty, drogi widzu, możesz mieć, nie wiem, Mercedesa, który Ci się będzie kojarzył, nie wiem, z Maybachem, tak, albo z ESCOM. I, i stwierdzisz, że no Mercedes to nie powinien być w ogóle ciężarówką. No i będziesz miał prawo do takiego zdania. Dlatego, drogi widzu, Ci mówię, wybierasz w pierwszej kolejności według marki, która Tobie odpowiada, bo to będzie Twoja wymarzona ciężarówka. Następnie według ceny, że najniższa, później z czasem będziesz ją rozbudowywać do idealnej ciężarówki, raczej z tej klasyfikacji wylatuje i najtańszą ciężarówką jaką możesz dla siebie kupić możesz możesz Oczywiście ja mówiłem że słaby silniki nie polecam ale to również jest twoja decyzja jak chcesz troszkę pojeździć na taką, takim słabym manie 300 tam konnym to również możesz również ten manik będzie fajny tak mimo że ma tam 320 koni tylko to będzie fajny. Natomiast na koniec, bo to jest myślę, że dość istotne, drogi widzu, o ile nie najistotniejsze, bo tu powiedzieliśmy sobie o Twoich początkach, ale może, może paść takie pytanie. Ja wolę to pytanie już wyprzedzić. Ja wam tu pokazywałem ciężarówki. No, najlepiej wypadał Mercedes, Volvo praktycznie. Chodzi o moc silnika. Mówiłem, kupujcie najtańsze, prawda, a później urozmaicicie do. Ulepszycie właściwie do najlepszych, tak? No to zobacz, drogi widzu, tutaj to też nie jest jeszcze pełne, te Volvo. I tu chciałbym Wam właśnie zwrócić na jedną rzecz uwagę. Jedyna, mówimy oczywiście bez takich jakichś dodatkowych modyfikacji ze Steam'a. Ja, jeśli chodzi o silniki, modyfikacje silników ze Steam'a, nie do końca jestem do nich przekonany, więc mówimy tylko i wyłącznie w tym momencie o tym, co jest dostępne, że tak powiem, fabrycznie w Eurotraku. Bo może to jest decyzja, dla Ciebie w wielu z was chce myśleć przyszłościowo. Odpowiedziałem wam wszystko precyzyjnie, jak to jest na początku i to już sobie sami podejmiecie decyzję, jakie auto chcecie kupić. Natomiast musicie wiedzieć, gdzie jest granica tego rozbud rozbudowania tego auta, bo być może chcecie już tym autem jeździć zawsze, bo się przyzwyczajicie. Ja na przykład słuchajcie, mam tak, że mam garaż kupiony jeden w Warszawie, w którym mam pięć swoich ciężarówek. Jedną z nich właśnie jest ta piękna skania. Którą tu widzicie, drodzy widzowie, to jest ta piękna skania. Mam jeszcze Volvo, mam Mercedesa, mam Mana, jak najbardziej, tak, ale to odcinek o moich ciężarówkach jest na kanale wczoraj, był wrzucany, także też wam mogę podpiąć, możecie sobie obejrzeć, i, i tutaj nie będę się rozgadywać. Natomiast jest bardzo ważna informacja w tym wszystkim, drodzy widzowie. Bardzo ważna, o ile nie najważniejsza. Ta informacja już taka przyszłościowa. Autem, która, które wygrywa ten cały ranking, jest, moi drodzy, Volvo. Wiecie dlaczego? No, zobaczmy na tym, na tym przykładzie. Oczywiście wam tego nie polecam robić, bo na początku, tak jak mówię, wyniesie was to dużo kasy, ale chcę wam pokazać, że jest to po prostu możliwe, że to nie jest wymyślone. I tak jak mówię, te Volvo nie wygląda zbyt ładnie na początku, no bo kolor. No nie wiem, no, 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 no kolor taki ciężko do określenia, no, nawet bym go zielonym nie nazwał. Więc yy, okropne. Oczywiście nie sugerujcie się tymi kołami brudnymi, ponieważ mam moda na zimę. Pamiętajcie, nagrywam to w styczniu, robię odcinki z jazdy po śniegu, także także zobaczcie. No oczywiście tu są jakieś tam ceny za te ulepszenia i oczywiście to nie będzie tanie. Bardzo ważne zawsze dla was będzie też później przy sprawdzaniu tej ciężarówki, jak już tak chcecie głębiej wejść, ale to może przy ulepszeniach ja nagram i wtedy będzie wam łatwiej. Mm. To wszystko jakoś tam rozgryźć, bo też tu, tu jest bardzo dużo w tych właściwościach odpowiedzi na to, jaka ta ciężarówka ma być. Ale jakby nie o to mi w tej chwili, drogi widzu, chodzi. Chodzi mi tylko o jedną rzecz. Zobacz. Volvo, które kupujesz, a ma 420 koni, z czasem, oczywiście podkreślam, z czasem, bo to możesz nie mieć, jeżeli dobrze pamiętam, do 26 levelu, czy do 27 dopiero. Więc musisz wbić ten level siłą rzeczy. Na dwudziestym którymś levelu możesz sobie zamontować tutaj silnik 750 koni mechanicznych. I to jest właśnie to, czym chciałbym ten odcinek skończyć. Jakie, jaka ciężarówka wychodzi najkorzystniej? Jaka jest najlepsza, w sensie najmocniejsza? Tak? To będzie to Volvo. Bo możesz w niej mieć 750 koni mechanicznych w jako jednej, jedynej. I żeby nie było, że jestem tutaj gołosłowny, Wejdźmy sobie, drodzy widzowie, na przykład tego Mercedesa, który no, jest konkurencyjny tutaj z Volvo, tak? I już Wam powiem, że Mercedes będzie miał maksymalnie 650 koni. Nie chcę do końca skłamać, aż 625. Widzicie? Czyli to jest już 100 koni ponad różnicy 125 koni Volvo ma więcej co według mnie robi różnicę. Tak? Także jeżeli chcielibyście mieć mocną ciężarówkę, z mocnym silnikiem to Volvo wychodzi. To jest jedyna ciężarówka, która ma 750 koni. Tylko podkreślam. Nie, mów, nie mówimy tu o żadnych modyfikacjach silników, które możecie sobie ściągnąć ze Steama. Ja jestem ich przeciwnikiem z jednej prostej przyczyny. Nawet testowałem, bo to, żeby nie było, ja to testowałem. Słuchajcie, te auta na tych silnikach nawet 2000 koni możecie mieć, tylko to już. Wiecie, to, to fajnie na wyścigach ciężarówek wygląda na torze. I to wtedy się może sprawdza. Natomiast tutaj w kursach, w jeździe takiej w miarę realistycznej, robieniu kursów, ta ciężarówka wam może to dziwnie zabrzmi, ale ona wam nie będzie jeździła. Ona będzie wam latała. Dlatego to latanie już jakby, ta jazda jest niemożliwa. Tam będziecie mieli cały czas poślizgi. Więc no, ja uważam, że to z realizmem nie ma nic wspólnego, więc dlatego polecałbym tobie, drogi widzu, stosować te silniki fabryczne. Do 750 koni jest ok Powyżej to już tak Myślę, że ta zabawa przestaje być zabawą, nie? Przestaje to mieć jakby z rzeczywistością coś, coś, coś wspólnego. Więc, jak widzicie, tak wychodzi Mercedes, Scania wychodzi maksymalnie chyba 650 koni. Także najmocniejszym autem, które będzie miało najwięcej koni, które możesz zamontować, jest to sprawdzona informacja. Go też podkreślam na, na dzień 11 stycznia, bo może to się zmienić po aktualizacji, po update'cie. Także Volvo wychodzi najlepiej. W tym takim rankingu, że fajnie wychodzi z silnikiem na początku, kiedy możesz je kupić. Oczywiście jest droższe o 20 tysięcy od mana, to już ustaliliśmy, ale silnik ma o wiele mocniejszy, bak paliwa większy. I kiedy z czasem będziesz to volvo ulepszać, to jako jedyne może mieć najmocniejszy silnik. Chociaż ta skania wam powiem, którą tu mam. Ma silnik 650 koni, jeździ całkiem spoko. Ale to już wam nagram osobny odcinek, który nazwiemy Jak ulepszać ciężarówki, no bo to też o to też pytaliście. I z tego, moi drodzy, odcinek jak najbardziej będzie. A tymczasem, no cóż, moi drodzy, bardzo bym wdzięczny, jak zostawicie łapkę w górę, komentarz pod filmem dla lepszych zasięgów. Mam nadzieję, że udało mi się Tobie pomóc. Jeśli, drogi widzowie, masz jeszcze jakieś pytania, pomysły, co mógłbym nagrać dla Ciebie i odpowiedzieć na jakieś pytania, to śmiało pisz. Ja czytam Wasze komentarze, albo przypinam serduszka, albo jak jest coś bardzo szybkiego, to odpisuję w komentarzu odpowiedź. A jeśli coś wymaga pokazania, już wytłumaczenia, tak jak przykład, no jak kupować ciężarówki, gdzie ten no, jest kilka wątków, które trzeba zahaczyć, żebyś miał kompleksową informację, no to w tym momencie, drogi widzu, no jestem zmuszony, że tak powiem, Tobie w taki sposób to powiedzieć i w taki sposób to nagrać. Także dziękuję za oglądanie, trzymaj się, drogi widzu, do następnego odcinka, cześć!